To jest najprostszy program do oglądania zeskautowanego meczu, w którym możemy po prostu wybierać pewne akcje. Do czego zmierzam? Era montaży według mnie dawno, dawno umarła. To jest strata czasu. My na to nie mamy kompletnie czasu robienie każdemu z zawodników montaży, bo jest to kupę czasu, nagranie na pendrive'a i tak dalej. Najprostszy sposób zainstalowanie na pendrive'ie programu, który ma 4 mega. Każdy z Was może go korzystać, nie mając nawet daty wolnej, i może obejrzeć sobie mecz. Tu mamy dla przykładu, są dwa mecze, które można sobie przełączyć i można obejrzeć, dajmy na to, zagryweczki. I są zagrywki, wszystkie zagrywki z meczu tam z Resowia, z Zaksa. Do czego zmierzam? Każdy z zawodników, który chce, może przyjść do nas i bierze pendrive'a, na którym są nagrane akcje, które go interesują. W przeciągu 5 lat pracy w reprezentacji było takich zawodników dwóch, którzy systematycznie przychodzili. Jest z nim Krzysiek Ignaczak i kiedyś Patryk Czarnowski, to już bardziej w klubie też. Ziomek, przepraszam, jeszcze Łukasz Żygadł, zapomniałem o nim. On przychodzi i bierze i ogląda. Ale on biega, ogląda też mecz na swój sposób. Jeżeli zawodnik nie chce, to nie obejrzy. My nie mamy na niego wpływu. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, zrób mi to, to i to, ma to w 15 sekund, najczęściej dzięki temu programowi, bo on sobie sam może wybrać. Natomiast narzucanie, dawanie pendrive'ów. Ja zrobiłem kiedyś test w jednej drużynie na 14 pendrive'ów, dwa zostały włożone w ogóle do dysku, bo można takie rzeczy sprawdzać. Nie wierzcie w to, że oni to oglądają. Jeżeli zawodnik chce, to przyjdzie. Świetna rzecz, którą igła ma nawyk, wpojony mu został nie wiem kiedy, natomiast wpojone jest to, że on jest szefem przyjęcia i on ogląda to przyjęcie. Ogląda, analizuje oprócz tych wykresów. Tych wykresów w ogóle nie ogląda, ogląda to. Jego liczy się wideo. I on ogląda. Każdy z zawodników, to taka dygresja troszeczkę od tego wszystkiego, ale nie wierzcie w to, że dane pendrive'y zdadzą egzamin. Nie zdadzą. Odprawa wideo. Drugi raz wrócę do José Mourinho, ponieważ niedawno przeczytałem książkę i myślę, że to też jest warte uwagi. Książkę o José Mourinho, który sami wiem, jest jednym z najlepszych trenerów na świecie, więc można też w jakiejś formie od niego czerpać informacje. Jest dobry, bo nawet z tak przeciętnego klubu jak Real Madryt zrobił mistrza Hiszpanii. Wiedziałem, że nie wytrzymasz. Wiedziałem. Natomiast jest tam bardzo duży fragment jego pracy, jego współpracy ze sztabem taktycznym. Ja wiem, że my nie jesteśmy Realem Madryt i nie mamy, żaden z naszych klubów nie ma 20 milionów na to, żeby wydawać pieniądze na sztab szkoleniowy. Tam jest 7 ludzi zajmujących się odprawą wideo. Przygotowaniem odprawy wideo. Ile trwa odprawa wideo? 10 minut. Być może możemy to wydłużyć do 20 minut. Natomiast ponieważ ja nie prowadzę, ja tylko jestem człowiekiem na wideo, który puszcza play, ja też oglądam zawodników. Oni przynudzają. Boże, przynudzają, przysypiają. Jeżeli nie skrócimy tego do maksimum tego, co chcemy powiedzieć, to oni nie wyciągną z tego nic. Dlaczego mówię o tym José Mourinho? On robi coś w formie game planu, ale w formie gazety, żeby to było jeszcze też trochę ciekawsze. To mają być artykuły, które ciekawią zawodników, którzy zarabiają po 30 milionów euro. I oni powinni się tym interesować, ale nie jest to prawda. My musimy ich zainteresować tym samym, skracając po prostu wyciskając cytrynę. Ja po kilku ładnych latach pracy w tym zawodzie uważam, że każda ta analiza, o której mówiliśmy do tej pory, jest dla Was, trenerów, nie dla zawodników. Zawodnicy dostają 3-4 informacje. Dla Was, trenerów, żeby przygotować się do zmian, przygotować się do reakcji, która jest na boisku. Chłopaki mają wiedzieć najważniejsze rzeczy. Najczęściej u nas w reprezentacji trwa to odprawa 20, maksymalnie 25 minut. Maksymalnie. Jest to pokazanie tego, co jest na game planie. To jest podstawa. Dwa, trzy ataki, cztery zagrywki, nic więcej. Staramy się zrobić to skrócić, żeby po prostu nie przynudzać. Ilość odpraw. Jeżeli mamy czas, tych odpraw
najczęściej dzielimy to na odprawa taktyczna, taka stricte na temat tego, co, jakie są informacje na gameplanie. Druga to są zagrywki. Oglądamy tylko zagrywki, ewentualnie wskazujemy, pokazujemy, co jest tam w bloku, jak się zachowują zawodnicy. A, jeszcze jedno. Zdarzyło się tak z Andreą i to też jest dość ważne, że mieliśmy odpraw 4 bądź 5 pod jednego rywala, ale nigdy nie były to różne odprawy. Zawsze były te same. Oglądaliśmy zawsze te same rzeczy. Po to, żeby podkreślić, żeby zawodnicy jak najczęściej przeanalizowali i jak najwięcej razy zobaczyli to, co chcemy im przekazać. Nigdy nie wymyślaliśmy, że na jednej odprawie obejrzymy to, na drugiej to, na trzeciej to, bo to trwało w czasie. Już nie pamiętali tego, co było na pierwszej odprawie. Kto prowadzi? Zawsze prowadzi Andrea, ewentualnie drugi trener podpowiada. W jaki sposób, to już powiedziałem, że oglądamy po kilka dosłownie akcji. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że spotkałem się pierwszy raz w tym roku, jak Daniel Castellani prowadził całkiem inny sposób odprawę, to znaczy szukał 20, no czasami więcej, 30 akcji, w których umieszczał wszystko. Robił miszmasz, nie dzielił na baza 1, baza 7, atak tego. Szukał sytuacji, które były kompleksowe, w których było na przykład zagrywka do jedynki, rozgrywający zachowuje się w ten sposób, a z tej piłki jest taki atak. I to on też przyzwyczajał ich do tego, że w jednej akcji jest wiele rzeczy do zobaczenia, nie tylko kierunek ataku atakującego. Wszystko. Dziękuję bardzo. Teraz Michał, czekaj. Analiza taktyczna podczas spotkania. Myślę, że tutaj Oskar przed chwilą wyczerpał temat, jeśli chodzi o samo przygotowanie do meczu. Natomiast jakby ja teraz chcę przejść dalej, co będzie działo się podczas spotkania, jak analizować, czego używać, czego unikać, jak wspierać się tak naprawdę. Będzie też troszeczkę takich rzeczy technicznych, w sensie sprzętu, troszeczkę takich rzeczy organizacyjnych tak samo w kontekście pracy w sztabie, organizacji pracy w sztabie, podziału obowiązków w sztabie tak samo. Myślę, że bardziej to będzie dotyczyć mimo wszystko asystentów, trenerów, statystyków czy ludzi pracujących w sztabie, ale tak samo dotyczy trenerów, którzy tym wszystkim muszą zarządzać i pokierować odpowiednio. Zaczniemy od przygotowania do meczu właśnie, czyli właściwie troszeczkę kontynuując tutaj to, o czym mówił Oskar. Kiedy już mamy gotowy plan gry, kiedy już była się ta burza mózgów, o której Oskar mówił, przechodzimy dalej do dalszych analiz i jak możemy jeszcze przygotować się pod konkretny mecz. Każdy członek sztabu przygotowuje się zawsze indywidualnie do tego. Drugi trener przygotowuje sobie prawda, arkusze, kartki z ustawieniami, jest tak samo gdzieś tam w głowie, przygotowuje sobie różne warianty, jak ten mecz się może potoczyć. Statystyk tak samo przygotowuje sobie tam cały sprzęt, tak samo arkusze, kartki i tak dalej. Każdy przeciwnik jest inny, pod każdego przeciwnika przygotujemy się indywidualnie zawsze. I co jest też charakterystyczne, bardzo ważna jest ta analiza poprzednich spotkań z tym samym rywalem, oczywiście w zależności od tego, ile się rozegrało w danym sezonie, czyli w takim zestawieniu spotkań z tym przeciwnikiem, jak dawno te mecze się odbyły tak samo. Chciałem Wam pokazać, zacząć od tego właśnie, na przykładzie Michała Masnego i Delekty Bydgoszcz z tego sezonu. To jest taki arkusz, który zlicza rozegranie rozgrywającego przy przyjęciu Perfect Plus na podstawie tego, który z naszych środkowych jest obecnie na siatce. Następnie w zależności od kiamaty, czyli od tej bazy, o których mówił teraz Oskar, prawda, że środkowy jest blisko, albo jest na siódemce, albo na jedynce, albo na dwójce. Później to jest wszystko zsumowane, a na samym końcu są same bazy już, niezależnie od tego, który środkowy jest na siatce. To naprawdę, jeżeli się grało z którąś drużyną konkretną kilka razy i ta drużyna miała jakiś pomysł, czy jakiś plan na grę z nami na przykład, to pokazuje to wiele rzeczy. Wybrałem w sumie Michała Masnego tak trochę przypadkowo, ale też przez to, że sporo graliśmy tych meczów z Delektą, tak samo ze Skrą czy z Zaxą. Natomiast tutaj są takie dosyć czytelne rzeczy, gdzie generalnie Michał Masny naprawdę był takim trudnym rozgrywającym do rozszyfrowania i wielokrotnie zmieniał swoją grę
i zmieniał grę też w zależności od środkowego, od drużyny i tak dalej, i tak dalej. Potrafił zagrać pod konkretną taktykę po prostu. Przy czym cały czas tą grę jeszcze zmieniał i ustawiał sobie na przykład grę na początku środkiem, a potem opuszczał ręce, grał na przykład nad środkowym, nad siódemką. I tak na przykład w meczach z nami, zawsze kiedy wołał siódemkę, w tych trzech meczach, które rozegraliśmy do tej pory, czyli Puchar Polski i dwa mecze z rundy zasadniczej, to jest analiza sprzed play-offu. I widać było, że szczególnie kiedy woła tą siódemkę, praktycznie w ogóle nie gra do tyłu. Co było takim trochę paradoksem, prawda, mając Dawida Konarskiego z tyłu, ale akurat z nami tak grał. I bardzo często nasi środkowi byli po prostu tacy, jak to się mówi, elektryczni. I kiedy widzieli tą siódemkę, kiedy on opuszczał ręce, reagowaliśmy bardzo mocno do pierwszego tempa, a piłka była później do lewego skrzydła. Ta analiza jest taka dosyć, tak jak mówię, dosyć klarowna i to jest analiza przed meczami. Za chwilę, jak jeszcze omówię kilka punktów, chciałbym pokazać Wam, jak ta analiza się potem odniosła do realiów meczowych i do tego, jak nanieśliśmy na nią to, co działo się na żywo na meczu. Bo ten arkusz powstał przed meczem i był przede wszystkim... Przed pierwszym meczem playoffów i był zastosowany jakby już na żywo, na pierwszym meczu, na drugim meczu. Patrzyliśmy na to, jakby monitorowaliśmy to, co dzieje się na boisku, na bieżąco. Dalej, przewidywane scenariusze i analiza naszej gry. To tak samo jest jeden z elementów przygotowania do meczu. No i jesteśmy w tej chwili na takim etapie już jakby rozwoju taktycznego, nie tylko w Europie, ale tak samo w Polsce, czy nie tylko na świecie i w Europie, ale tak samo w Polsce. I jakby liczba statystyków jest coraz większa, data volley jest w tej chwili tak bardzo powszechna, wszyscy z tego korzystają na poziomie plus ligi, że zaczynają się już takie szachy, prawda, odwracanie gry, zamienianie gry, zawodnicy sami przychodzą i pytają, może by coś zmienić, może jeżeli miałem więcej ataków po przekątnej, to może teraz powinienem więcej po prostej uderzyć. I sami dochodzi do takich sytuacji, że sami zaczynamy się sprawdzać. Myślę, że nie warto wywracać na pewno całej swojej gry do góry nogami. Nie warto totalnie przemeblować naszej taktyki, żeby przeciwnika zaskoczyć. To oczywiście może być to dobre na pierwsze 3, 4 bądź nie wiem 5 akcji w secie, ale na dłuższą metę to nie zda egzaminu, bo drużyna zawsze ma jakąś swoją tożsamość, zawsze ma jakiś swój styl grania i wywracając po kilku spotkaniach totalnie naszą grę, to możemy jakby doprowadzić do samozagłady tej drużyny. Natomiast tu oczywiście to są najbardziej takie charakterystyczne sprawy, które możemy zmienić. To jest akurat rozegranie tichaczka również sprzed play-offu, sprzed tego pierwszego spotkania. Z 5 meczy bez ustawień, same przyjęcie Perfect Plus i tak dalej, i tak dalej. I my wielokrotnie z Lukasem rozmawialiśmy, bo tak naprawdę to jest rozgrywający, który ma swoje ulubione zagrania i na pewno wielu z Was o tym doskonale wie, bo to jest jeden chyba z czytelniejszych rozgrywających w lidze. Natomiast dużo z nim pracowaliśmy na ten temat, żeby pewne rzeczy starać się zmienić. Oczywiście nie zmienimy nigdy układu ciała, tego jak się ustawia do piłki, czy jest, otwiera się lewym barkiem, czy nie, ale potrafiliśmy pokierować nim tak, żeby wykorzystał to, co może najlepiej wykorzystać tak naprawdę. I ten arkusz, on automatycznie zlicza nam to, czego grał najwięcej i nam po prostu podświetla. Wyświetla nam, czego nie grał, a co do tej pory grał. To wszystko, co jest na żółto, komputer zlicza automatycznie i pokazuje nam na przykład, że tego grał dużo. To, co jest na zielono, takim ciemnym zielonym, pokazuje nam, że tego nie grał w ogóle tak naprawdę. I widzimy, że przy bazie 7 w 5 meczach nie zagrał ani razu Pipe'a. I oczywiście, tak jak mówię, to są jakieś szachy i my Lukasowi też nigdy nie staramy się mieszać w głowie, bo to też nie jest taki facet, który zawsze będzie odporny na taką nawałnicę informacji, ale 3-4 podstawowe rzeczy zawsze warto zmienić i spróbować nimi na przykład posterować przed spotkaniem. Jakie to są rzeczy, możemy zmienić naprawdę wszystko. Więc to też nie jest tak, że przeciwnik powie, a to na pewno zmienią, dlatego że pole manewru jest ogromne tak naprawdę. I tak, tutaj to jest wszystko to analogiczne, co pokazywał Oskar i naprawdę mogę teraz się powtarzać i pokazywać, że P1, P6, każde konkretne ustawienie, P5 i tak dalej, atakujący w drugiej linii, ustawienia P3, P6, strefy przyjęcia, gdzie też widać, że miał mniej zza pleców tych piłek, jednak mimo wszystko do prawego, czyli do potencjalnie najlepszego naszego atakującego. I tak w zasadzie to przede wszystkim, mówię, nie należy nigdy wywracać do góry nogami całej taktyki przed meczem, że chcemy kogoś zaskoczyć, ale powinniśmy
zastanowić się, czy warto, czy nie warto przemyśleć tego tak naprawdę. I efekty są naprawdę, przynajmniej z naszej strony, dobre, bo wielokrotnie udało nam się coś zmienić, co dało nam dobry efekt już później w naszej grze. Dalej. Porównanie i wykorzystanie zasobów własnych w stosunku do przeciwnika. No, wiadomo, tu jest... gra się też tak, jak przeciwnik pozwala, ale z drugiej strony też trzeba się zastanowić, co my mamy tak naprawdę w naszej drużynie najlepszego. Chociażby nawet właśnie przykład grania z Delektą, która popełnia niesamowicie małą ilość błędów i teraz pójście z Delektą na przykład na wymianę ciosów, w sensie zagrywki na przykład dużego ryzyka, to jest tak naprawdę, jeżeli się nie trafi zagrywką, ta liczba zawodników, która zakładamy, nie trafi zagrywką, to jest tylko i wyłącznie nasza autodestrukcja w tym momencie. I jeżeli na przykład, tu już teraz nie mówię o Delekcie, ale o jakiejkolwiek drużynie, jeżeli na przykład mamy w drużynie zawodników dwóch, trzech, którzy mają dwie zagrywki, zagrywkę z wyskoku i na przykład flota, to i sądząc na przykład po tym, jak gra przeciwnik, z czym ma problemy na przykład, większe problemy z flotem, zagrywką z wyskoku, albo na przykład problemy z side-outem, możemy tym sterować na przykład, że zaczynamy wszyscy swoją nominalną, najlepszą zagrywką, ale w pewnym momencie bilansujemy to, ok, panowie, teraz na przykład ta dwójka czy ta trójka, która zagrywa z wyskoku, przechodzi na flota. Bo akurat ta drużyna ma z tym w danym dniu albo w danej konfiguracji problem. Następna rzecz, która też dotyczy mnie między innymi właśnie zagrywki, to jest dopasowanie ustawienia. To jest bardzo ważna rzecz, naprawdę bardzo ważna rzecz i do tego stopnia, że no ten mecz, nawet się dzisiaj z tego śmialiśmy, bo już teraz po sezonie możemy sobie porozmawiać na te tematy z Oskarem. Doszło do takiej sytuacji w tym roku w finale, w drugim meczu w Kędzierzynie, gdzie były po prostu wręcz co seta odwracaliśmy ustawienie o 3. I my i oni, na zmianę. Nam pasowało ustawienie na przykład takie, że nasza linia przyjęcia przy Fontelesie na przykład chcieliśmy mieć inne ustawienie do przyjęcia, a trafiliśmy, przed meczem chcieliśmy trafić dobrze, nie udało się, bo Zaksa też obróciła. Okej, okay, postacie zmieniliśmy, Zaksa została, dla nas było idealnie. Wygraliśmy seta, Zaksa zmieniła po raz kolejny ustawienie, znowu mieliśmy takie ustawienie odkryte do przyjęcia. Po czym znowu zmieniliśmy, udało się wygrać seta. Dlatego tak naprawdę to jest bezcenne. Teraz pod co możemy dopasowywać to ustawienie przed meczem? Pod nasze przyjęcie, czyli jeżeli mamy jakieś słabości na przykład w którejś strefie, albo któryś zawodnik nie chciałby na przykład, żeby Łukasz Wiśniewski go celował w pierwszej strefie do linii, zmieniamy ustawienie tak, żeby nie trafić. Patrzymy, jak Zaksa zaczynała w jednym, drugim, w piątym meczu i tak dalej. Najczęściej zaczynała tak. Ok, w takim razie my zaczniemy tak, żeby nie trafić tym zawodnikiem naszym do przyjęcia jego zagrywki. Można tak samo dobierać blok pod atakującego, pod blokującego. Mamy na przykład, nie wiem, niższego rozgrywającego, albo słabszego skrzydłującego, który słabo blokuje na przykład. Albo nasz środkowy słabo dochodzi do lewej strony, a w tych ustawieniach na przykład dużo grają tam tym swoim prawym. I wtedy na tej samej zasadzie. Tak obracamy ustawienie, żeby było dla nas zawsze najlepiej. No i tak samo sprawdzamy na meczu, czy trafiliśmy. Nie trafiliśmy, no na bieżąco staramy się to korygować. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, dacie wolej. Zwyczajnie jakby zrobić taką symulację sobie przed meczem, razem z statystykiem na przykład usiąść i sobie powiedzieć, spróbujmy na przykład wpisać dwie szóstki, naszą, waszą, znaczy naszą i przeciwnika i obrócić sobie tak, że przy założeniu, że zagrywamy, trafimy tak. Że przyjmujemy, trafimy tak. To jest naprawdę bardzo proste. Nie trzeba tego żadnych specjalistycznych programów, tam Włosi handlują jakimiś tam programami za 50, za 100 euro. Można to zrobić zupełnie najprościej, w dacie wolej, po prostu wpisując dwie szóstki i obracając sobie ustawienie. Narzędzia używane podczas meczu. To tak, troszeczkę takich technicznych też rzeczy. Na pewno doskonale o tym wiecie i to nie będzie jakieś tam odkrycie Ameryki. Połączenie Wi-Fi oczywiście kodowane z hasłem pomiędzy komputerami. Przeważnie to się sprowadza do dwóch, trzech laptopów i musi być ten laptop na ławce, bo jednak te wszystkie informacje, które tam wypływają, to przede wszystkim liczby i to wszystko się dzieje na bieżąco. Może być też na przykład tablet. Jest taka aplikacja w tej chwili, którą testowaliśmy. Nazywa się Splashtop i to jest kreowanie jakby duplikatu pulpitu z komputera. I trener ma na przykład na tablecie datę wolej, ma na przykład analizę szczegółową i sobie tam przeciąga, wybiera, minimalizuje i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć poręczne, bo nie musi jakby stać z laptopem, prawda, tylko sobie chodzi i tam ogląda wszystko. Komunikator sieciowy, to jest też taka dosyć istotna rzecz. To jest komunikator sieciowy oczywiście, w sensie programu, aplikacji.
I to jest taka aplikacja, tutaj pokażę Wam takiego screena. Jest bardzo prosta i to jest zupełnie darmowa aplikacja, darmowy program, zupełnie można go ściągnąć z sieci, prawda, freeware i tak dalej. I ta aplikacja polega na tym, że możemy szybko wyrzucić komunikat na laptop, na ekran człowieka siedzącego na ławce. Czyli ten program, on pracuje w tle. Jest tam gdzieś schowany, na pasku sobie pracuje. W momencie, kiedy statystyk, jest ważna informacja, zaraz jest na przykład akcja jakaś ważna, bo za dwie akcje będzie, albo w następnym ustawieniu, jak będziemy w side-aucie, piszemy coś, na przykład wciskamy Enter i w tym momencie wielkie litery, wielkie okienko wyskakuje na środku ekranu u drugiego trenera na ławce i pada szybko komunikat, komunikacja z pierwszym trenerem i jakieś tam działania są podejmowane. Dalej. No i co? Połączenie radiowe oczywiście między trenerami a statystykiem. Może to być drugi trener, pierwszy trener. Tu to jest oczywiście, prawda, tak samo. Obieramy sobie jakiś kanał i się komunikujemy. Jedna tylko taka nasza rada też. Tutaj konsultowaliśmy się troszeczkę ze specjalistami odnośnie dźwięku, z Polsatu tak samo. I jedna rada jest tylko taka, jeżeli chcecie mieć naprawdę dobrą jakość dźwięku w słuchawkach, to nie polecamy tych takich przezroczystych, kręconych rurek doprowadzanych do ucha, bo straty w tych przezroczystych kanałach są no niesamowite. Szumy, trzaski i tak dalej. Najlepiej wziąć jakiegoś faceta, krótkofalowca, pasjonata, kto się tym zajmuje. Prawdopodobnie, jeżeli jesteście zainteresowani, to w najbliższym czasie pewna firma wyprowadzi specjalnie przygotowane słuchawki dla siatkówkę. Będziemy je testować w połowie maja mają przyjść, także jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście pomożemy. Oczywiście troszeczkę musieliśmy... Natomiast zgłosił się do nas ktoś, kto pasjonat siatkówki, który zajmował się obsługą dźwiękową i będzie robił słuchawki, które naprawdę robią wrażenie. Okej, okay. Streaming wideo z obrazem opóźnionym w czasie. To jest taka rzecz jeszcze mniej popularna, powiedzmy sobie. Czasami ciężka technicznie do ogarnięcia, bo to dużo też zależy od gabarytów hali, od tego, jak jest skonstruowana hala. Natomiast co to daje? Poprzez małą kamerkę internetową zamontowaną na laptopie u statystyka, który siedzi z tyłu, prawda? I poprzez sieć Wi-Fi jest wysyłany obraz na ławkę. Obraz jest opóźniony od 6 do 8 sekund. Oczywiście to jest dowolność. To ustala sobie tam drugi trener czy statystyk. Ten, kto tym operuje, powinien przede wszystkim mieć tak to pod siebie ustawione. Co to nam daje? Przede wszystkim siedząc na ławce z boku nie widać zawsze ustawień bloku, którędy przeszła piłka, czy skoczyliśmy prosto, czy skoczyliśmy skos, czy piłka nam przeleciała między rękami. Mając teraz taki streaming, po każdej akcji jesteśmy w stanie z tyłu obejrzeć sobie, czy piłka przeszła właśnie, czy dobrze skoczyliśmy, czy równo, czy zamknęliśmy prostą, czy atak był po prostej, czy po skosie. Wszystko widać jak na dłoni, a ponieważ to jest opóźnione o na przykład 8 sekund, wszystko jesteśmy zobaczyć po akcji oczywiście. No, jeżeli akcja trwała 20 sekund, no to wtedy nie zobaczymy już na przykład pierwszego, drugiego czy tam trzeciego ataku. To jest wada tego systemu, ale myślę, że to jest tak jeszcze do dopracowania na pewno. Używacie normalnie tego? Używacie przeszło? Tak. I to płynnie normalnie chodzi? Czy... Tak. Czasami, no tam myślę, że Marcin się może wypowiedzieć tak. Nie zawsze. Czasami jest tak, że na przykład trzeba to zrefreszować, czyli powiedzmy sobie zatrzymać i włączyć od nowa po secie na przykład, żeby to działało tak dobrze na bieżąco, na przykład nie rozjeżdżało się w czasie. Prawda jest taka, że im większa hala, na przykład Ergo Arena, tym większy problem jest. I my mieliśmy bardzo dużo problemów w Ergo Arenie i nie tylko w reprezentacji czy w lidze, no jest po prostu ciężko. No. Natomiast w czym jeszcze może pomóc streaming? No w dzisiejszej dobie challenge'u, który mamy i tak dalej. Jakość tego obrazu nie jest tak oczywiście dokładna jak i tak blisko jak challenge, ale na przykład jesteśmy w stanie określić, czy była siatka, czy facet spadł i zahaczył brzuchem, czy faktycznie mógł zerwać siatkę jak cofał rękę. I my z tego korzystaliśmy. I skuteczność nie wiem jaką mieliśmy, akurat przy siatkach, nie wiem. Tak bym ci powiedział. Nie wiem, 60-70 może procent, ale mniej więcej trafialiśmy. No, mniej więcej trafialiśmy, oczywiście czasami z tym ryzykiem, że się nie udało, ale byliśmy w stanie jasno określić, czy był brzuch, czy były ręce. Zawsze jest to w stanie jakoś tam pomóc w jakiś sposób, prawda? Dalej. Wydruki po secie, bądź przed kluczowymi momentami seta. Tu oczywiście najważniejsze jest to, czego wymagacie od statystyka, od swoich asystentów i tak dalej. Natomiast
Co jest tylko ważne? Nie, warto zastanowić się nad tym, co ten statystyk wam przyniesie na tej kartce, żeby nie powielać tego, co jest na przykład w laptopie, co ma drugi trener i tak dalej, i tak dalej. Także warto się nad tym zastanowić jednak, żeby każdy miał jakiś tam podział i każdy pilnował gdzieś tam swojego podwórka i swojego zakresu obowiązków i to już jest tylko i wyłącznie zależy od was. Natomiast jeśli chodzi o te kluczowe momenty, no to wiadomo, że jest jakiś tam moment zwrotny w meczu, że coś się zmienia, jakaś tam strategia gry przeciwnika, czy nasza, czy jest na przykład końcówka, zbliża się końcówka seta, a jest ważna informacja do przekazania, to wtedy cały czas te wydruki. Okej, okay, dalej. Arkusze meczowe i bieżąca analiza rozgrywającego. No wiadomo, że tutaj możemy sobie to podzielić na kilka różnych schematów, jak gra rozgrywający w stosunku do nas. Analiza rozgrywającego ze względu na naszego środkowego. I to jest teraz ten arkusz, który prezentowałem wam na początku. Mamy jednego środkowego, drugiego, trzeciego i z każdym może grać inaczej na przykład, prawda? Następnie jest analiza ze względu na ustawienie. No to taka najbardziej klasyczna, chyba fundamentalna analiza opisująca, które mamy ustawienie, co rozgrywający w tym ustawieniu lubi grać i z kim i tak dalej. Analiza rozgrywającego ze względu na bazę, czyli na to, jak woła środkowego, czy woła go blisko, czy daleko, to o czym przed chwilą mówił Oskar, to jest jakby kolejny sposób na analizowanie tego problemu. Teraz kilka takich przykładów bardziej praktycznych już. To jest ten arkusz, to jest arkusz meczowy, który powstał z połączenia kilku arkuszy, które gdzieś tam widziałem u różnych trenerów, gdzieś z różnych szkół i z różnych warsztatów się to wywodzi. Uważam, że jest to dla mnie przynajmniej z tych jakichś arkuszy, które widziałem, jest to najlepszy i najbardziej obiektywnie oceniający grę, samą grę, tak co mówił Oskar, rytm meczu, arkusz taki do analizy gry. To jest arkusz ręczny. Ja go używam po prostu kartka i papier i sobie tam pewne rzeczy notuję i naprawdę można nim bardzo wiele osiągnąć. Natomiast wiem, że bardzo podobnego arkusza używał Lubo Trawica w Rzeszowie. Także właśnie te wszystkie kratki to właściwie powstały właśnie przez... Jak to działa tylko? Pokażę to tak samo na przykładzie tegorocznych spotkań z Delectą pierwszych dwóch meczy w playoffie. Tutaj mam taki skan mojej kartki właśnie z tych spotkań. I teraz, co jesteśmy w stanie tutaj wyłapać i co jesteśmy w stanie wyłapać bardzo szybko, jak na dłoni. W tych kratkach z lewej strony mamy tutaj przeciwników, środkowych przeciwnika i ich reakcje. Z boku, każdy ten rządek odpowiada sobie za seta. Najważniejsze są, wiadomo, te wszystkie reakcje, które były na początku, bo mniej więcej mamy już taki obraz, jak przeciwnik z nami chce grać, gdzie chce skakać, gdzie chce reagować, do czego będzie reagował. Te numery, to jest nasze ustawienie P1 i w tym ustawieniu trafiamy na środkowego z numerem 4, czyli na Jurkiewicza. Później mamy P6, P5, P4, trafiamy akurat na Andrzeja Wronę. I teraz tu na przykład mamy ten taki kółeczko z tym krzyżykiem. To są oczywiście jakieś tam dowolne oznaczenia, ja to tak tam sobie powymyślałem, tak trochę roboczo. Tu akurat chodzi o to, że tu jest pozycja naszego rozgrywającego, baza 1, baza 2, baza 7. W tym momencie Wrona skoczył w ciemno w P5. Z naszym środkowym przy siódemce. Dalej, tu są jakby reakcje środkowych przeciwnika. Jeżeli jest na przykład puste kółeczko, to znaczy, że totalnie był bez reakcji. I teraz mamy bazę 1, jest ustawienie nasze P6, baza 1 jest Wrona. Kompletnie nie zareagował do pierwszego tempa, tylko czekał. Jeżeli byśmy zagrali być może pierwszym tempem, to mielibyśmy łatwą możliwość atakowania. Następnie, co gra przy naszych środkowych? I teraz tu są ustawienia już przeciwnika. Lewe, środek, prawe, pipe, efekt. Oczywiście analogicznie potem dochodzi jeszcze kiwka przy ustawieniach rozgrywającym w pierwszej linii. Tutaj u góry mam zaznaczone numery naszych środkowych. Czyli w tym przypadku Piotrek Nowakowski, ustawienie P1 Delekty. Co gra przy Piotrku Nowakowskim w tym momencie Michał Masny w P1? I ja jestem w stanie teraz, analizując sobie dalej, idąc te wszystkie zagrania, które grał, poznać jakby historię tego meczu. Tutaj za tymi kratkami już na przykład, tu mam wykreskowane, mam już na przykład drugi mecz. I widzę, jak zmienia grę po pierwszym meczu w stosunku do drugiego meczu. Oczywiście widzimy na przykład, że w P1 w pierwszym meczu zagrał środek, prawe, prawe, środek, lewe, lewe, a w drugim meczu zaczął grać środek, pipe, prawe, środek, pipe, pipe, środek,
Tu jeszcze uciekło mi lewe. W każdym razie jest bardzo łatwo można zobaczyć, jak gra jest odwracana po secie, w kolejnym secie, w kolejnym meczu tak samo, przy nałożeniu tych informacji na siebie. Jak jest gra prowadzona przy naszych środkowych, co grają, a czego nie grają. Tak samo to, te wszystkie numerki i oznaczenia to są... Możesz nam podać rzecz na przykład jakąś, która się powtarzała? Na tej kartce. Tak. Sytuacja jest teraz taka. Te dwa podkreśniki. Aha, każda z tych akcji ma taki swój indeks. Indeks, czyli ten malutki numerek. To jest kolejna akcja w secie. Pierwsza, druga, trzecia, ósma, dziesiąta i tak dalej. I teraz patrząc na przykład, czy z nami w tym meczu powtarzał, w kolejnej akcji, bierzemy na przykład P1, drugi set. Mamy, że to była dziewiąta piłka na prawe w P1, czyli do Antigi. Antiga nie skończył, akcja jest minusowa, czyli nie skończył, ale nie popełnił błędu. I w kolejnej akcji mamy już 6-10, czyli kolejną akcję z tym podkreśnikiem. Akcja była skończona, powtórzył. Sytuacja teraz jest w P6. Tu mamy atak Konarskiego w P6. Został zablokowany, czyli atak jest slashowy. W kolejnej akcji, po tym podkreśleniu, atak jest skończony, czyli powtórzył. Już mamy informację, że powtarza i dwa razy powtórzył na prawo. Czyli w kolejnej jakby akcji. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam teraz ustawienia i to, czego nie gra, to co na przykład zmienia, no to już musimy analizować to cały czas, idąc jakby sekwencyjnie dalej do przodu. To jest arkusz, który być może to jest teraz dla Was troszeczkę takie, mówię, robocze, pomazane, nie do końca czytelne, ale jeżeli naprawdę ten arkusz się dokładnie przestudiuje i się z niego regularnie korzysta, to jest naprawdę klucz do wielu, wielu ciekawych rzeczy, które można otrzymać na bieżąco na meczu, analizując cały czas i jakby przeglądając ten arkusz. Dalej, arkusz meczowy, detal środkowi. Teraz wracamy do tego arkuszu na początku, czyli co gra rozgrywający przy naszych środkowych, albo przy konkretnej bazie, albo przy konkretnym ustawieniu. I tu mamy tak samo też przykład dokładnie z tej samej kartki. To jest ta sama kartka, którą pokazywałem Wam na początku i teraz na przykładzie grania już konkretnego. Jesteśmy teraz, mamy tą kartkę bez tego, co jest pomazane tym długopisem teraz. To, co jest w tle, to jest przed meczem. I na meczu teraz na przykład siadamy i analizujemy sobie. Total baza 7. Przed meczem mieliśmy 35% lewe, 40% środka, 15% prawe. Jesteśmy teraz w pierwszym meczu playoff, gramy mecz Bydgoszczy i facet gra 5 piłek na lewe, 5 piłek środkiem, jedną piłkę na prawe. Powiela ten sam schemat po raz kolejny. I my już wiemy, że w tym momencie musimy reagować tylko i wyłącznie pod to, że facet woła sobie siódemkę i gra 7 nad. To, czy gra najpierw 7, podwiesza, a potem zaczyna grać nad, wiemy z tego drugiego arkusza, który przed chwilą Wam pokazywałem, czyli tego takiego już pomazanego tam długopisem i tak dalej. I tak samo to się wszystko ma analogicznie do tego. Sytuacja z Piotrkiem Nowakowskim. Michał Masny przed meczem, jak miał, akurat to jest mało piłek, ale przykład jest bardzo czytelny. Mecze z rundy zasadniczej Pucharu Polski. Jeżeli wołał przy Piotrku bazę 2, czyli środkowego na krótką z tyłu, na 4 piłki 4 razy zagrał. Gramy teraz nowy mecz i mamy znowu dwie piłki, które facet zagrał po raz kolejny przy Piotrku, przy bazie 2. I w tym momencie informacja jest prosta. Komunikat do Piotrka jest prosty. Jeżeli woła dwójkę przy tobie, ma dobre przyjęcie, skaczesz. I w tym momencie jakoś tam sobie możemy to wszystko wybierać. Mówię, to samo na przykład przy Grześku Kosoku, bardzo dużo pierwszym tempem, a nie jednej piłki na lewe skrzydło. Czyli facet już ma też ograniczone pole. Albo skaczesz, albo idziesz na prawo. Ewentualnie czekasz do pipa, jeżeli jest tam jakieś ustawienie newralgiczne albo coś w ten desen. Okej. Analizy arkusze meczowe, czyli analiza statystyczna zawodników i elementów. To o czym teraz będziemy zajmować się przede wszystkim na żywo na meczu. To już są takie rzeczy doskonale Wam znane. Raczej to jest na zasadzie usystematyzowania tego w jakiejś tam, powiedzmy sobie, hierarchii. Ta klasyczna taka analiza statystyczna, czyli taki raport, którym powinniśmy się sugerować tak samo na meczu, bo to są jednak detale, które widać od razu, na przykład, że jest przyjęcie flot, przyjęcie z wyskoku i tak dalej i widać, jak sobie zawodnik radzi. To generalnie powinno być zawsze na komputerze u drugiego trenera i zawsze powinien monitorować swoją drużynę i przeciwną pod kątem każdego elementu i każdego zawodnika indywidualnie.
Dalej. Raport Data Volley, no to no nie muszę też tutaj przedstawiać tego jakoś szczegółowo. Klasyczny raport meczowy ze wszystkimi informacjami jakby zawartymi tutaj po secie i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że z tego bardzo dużo ludzi korzysta właśnie po secie, bo bardzo łatwo można znaleźć na przykład w czym leżał problem. Bardzo szybko można do tego dojść, a wiadomo, że mamy tylko 2 minuty przerwy między setami i nie zawsze na to jest czas. Arkusz Polska 2012. To jest taki, chcieliśmy Wam pokazać taki nasz arkusz, na którym pracowaliśmy z Andreą w tamtym roku. To jest arkusz taki typowy pod mecz, typowy pod, po każdym secie Andrea go analizuje i bardzo szybko jest w stanie zdiagnozować, gdzie leży problem. I długo też nad tym arkuszem siedzieliśmy, pracowaliśmy, jeszcze go tam potem udoskonaliliśmy. To jest to, co przed chwilą pokazywałem Wam, ten taki główny raport z daty wolej, to jest nasz raport w reprezentacji. Tak to wygląda. I po każdym secie analizujemy go i oglądamy. Ma on bardzo wiele szczegółów, ale może warto się skupić przede wszystkim na tej tabelce, bo to jest taka podstawowa tabelka, jakby zdobywanie punktów przez drużynę w konkretnym secie. To jest oczywiście total, ale tu mamy też każdy set rozbity. Jest tutaj kilka parametrów, których niekoniecznie są jako takie podstawowe parametry w dacie wolej, a Andrea bardzo chce, żeby one były i zwraca na nie szczególną uwagę. Oczywiście najpierw punkty. Weźmy sobie na przykład przykładowy set. Pierwszy set, punkty, oczywiście jak to się rozkłada procentowo, punkty zdobyte w ataku i teraz te punkty zdobyte w ataku rozbite na atak w pierwszej piłce i atak w kontrze. Ale teraz atak w pierwszej piłce tutaj, w tym całym systemie jest troszeczkę innym atakiem niż atak po przyjęciu, o którym mówimy w dacie. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, analizujemy jakby tylko i wyłącznie pierwszy atak po przyjęciu. Jeżeli mamy przyjęcie, jest atak, co z tym atakiem się stało? Czy był skończony, czy był nieskończony, czy był zepsuty? I teraz, biorąc pod uwagę dalsze te wszystkie parametry, tu jest ten właśnie, my to nazywamy first ball side out, ten parametr, który właśnie mówi nam o tym, na ile przyjęć byliśmy w stanie zrobić punkt. Oczywiście atak, kontra, efektywność wszystkich tych trzech elementów, bloki, asy, błędy przeciwnika i tak dalej. I tu jesteśmy w stanie po prostu stwierdzić szybko, jak to wszystko się odbywało. Następnie tu mamy jeszcze u góry coś takiego jak rozgrywający grał przeciwko nam, której używał najwięcej bazy. Bazy 1, bazy 7 i tak dalej. No i tu mamy 62 na przykład procent grał do tyłu przy bazie 1 w pierwszym secie, w drugim secie odwrócił na przykład grę, grał lewym skrzydłem przy bazie 1, później już na przykład w ogóle nie grał lewym skrzydłem. Widać jak to się wszystko zmienia. To jest chyba arkusz z meczu z Finlandią z tamtego roku z Ligi Światowej. Analogicznie baza 7, wszystko to samo. Jak punktowali w ustawieniach, jak odbywała się punktacja i skuteczność poszczególnych elementów ustawienia. To macie zrobione w tym normalnym arkuszu, czy macie zmodyfikowany arkusz? To jest arkusz, na którym naprawdę siedzieliśmy bardzo długo w tamtym roku. I to jest arkusz, który mamy w dacie wolej jako ten taki worksheet. Czyli na worksheet. Tak, jesteśmy w stanie go, najpierw go, to działa na takiej zasadzie, że najpierw mamy jakiś tam mecz w dacie, wysyłamy to do, jakby eksportujemy to z daty do tego właśnie worksheeta, czyli do tego arkuszu excelowskiego. Następnie mamy jeszcze inny arkusz, który zbiera te informacje z tego i wkleja do tych wszystkich rubryk i wszystko liczy. Także jest w tym trochę zabawy. Natomiast no to tak chciał Andrea, żeby to wyglądało, żeby to było na takim poziomie tak samo detali i on z tego korzysta regularnie i ma jakby tutaj z tego no mówi, że dużo mu to daje. Tu mamy jeszcze taki współczynnik SR i to jest totalnie sztuczny współczynnik, który stworzył Andrea. To jest współczynnik, który mówi nam o tym przede wszystkim ilość przyjęć w stosunku do ataków skończonych. Czyli jakby liczą się też przyjęcia błędne. To jest ta różnica. Czyli mogliśmy przyjąć po prostu, mogliśmy mieć błąd w przyjęciu, mogliśmy mieć slash na drugą stronę, ale to przyjęcie będzie liczone. Chodzi jakby o to, nie wiem, jak to ile tak. Ile potrzebujemy przyjęć, żeby skończyć jeden atak? Na zasadzie, ile moglibyśmy mieć więcej szans? Tak? Słucham? W raporcie też to wychodzi. No tam ten faza. Bez.
No bez tych przyjęć. Faza side out, coś tam 1,83, a to jest po prostu procent, to on sobie taki stworzył, to jest jego wymysł, jego procentowo. No to przywiózł nawet ze Stanów chyba czy skądś. Generalnie procent jest średnia, to jest około 45%, czyli na, potrzebujemy, no nie wiem jak to nawet przetłumaczyć, no, na 10 przyjęć 4 zawsze jest skończony atak, no. Taka jest średnia, 4,5. W każdym bądź razie to też do tego czego zmierzam, bo. A to jest przyjęcie idealne, czy wszystkie? Wszystkie. Czy one są przyjęcia? Nawet błędy. Czyli slashe, błędy, wszystko po prostu. Nawet jak nie wystawialiśmy piłki. Teraz tak, to jest jakby cały ten nasz arkusz, prawda? Tu jest jeszcze nasza skuteczność w każdym ustawieniu, P1, P6, P5 i tak dalej. Tak samo, pierwsza akcja, side out. Znaczy ta pierwsza piłka, side out, kontra i współczynnik SR. I o co mi chodzi teraz, że to jest, tak to wygląda u nas. Poziom tego może faktycznie jest trochę też zagmatwany, ale każdy z Was, jeżeli wie czego chce, jest w stanie wykreować taki arkusz. Nie musicie jakby korzystać z tego arkusza, że raport dacie wolej, prawda, że taka była kontra, taki była tak po przyjęciu. To jest oczywiście, tam wiele rzeczy jest i tam wiele rzeczy jest zawartych, to jest bardzo czytelne. Ale jeżeli na przykład wymagacie czegoś więcej i chcielibyście czegoś więcej, jakiegoś, nie wiem, nawet zwiększenia detali albo na przykład okrojenia czegoś, że nie potrzebujecie czegoś, każdy z Was, jeżeli wie czego chce, to jest w stanie jakby usiąść razem ze statystykiem czy z asystentem i wytworzyć taki własny arkusz, wyciągając go po prostu z daty. To naprawdę nie wymaga jakiejś, nie wiem, niesamowicie wielkiej wprawy, tylko troszeczkę operowania Excelem i to wszystko tak naprawdę. I oczywiście czasu na poświęconemu stworzeniu tego arkusza, bo naprawdę my z Oskarem w tym roku to dostawaliśmy już oczopląsów tam w tych wszystkich kolumnach po tygodniu się zajęło nad tym, a na koniec zajęliśmy to Andrzej, a on powiedział, że trzeba jeszcze dużo zmienić i poprawić i siedzieliśmy drugi tydzień. W każdym razie zachęcam, w ogóle zachęcamy do tego, żeby nie zawsze korzystać z gotowców, ale jeżeli wiecie czego chcecie, na co chcecie patrzeć, twórzcie własne arkusze, mówię, bo tak naprawdę to bardzo ułatwi Wam pracę. Okej. Okay. Analiza kierunków to myślę, że wiadomo, no, to taka klasyczna, najbardziej podstawowa i ona jest to, co Oskar myślę, że wszystko o tym dzisiaj powiedział, bo rozbił to bardzo dobrze na czynniki pierwsze po przyjęciu, kontra i tak dalej, więc nie będę tego powielał. Analiza rozgrywających, analiza reakcji środkowych, to wszystko tyczy się tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli od tego, jakby diagnozować problemy już na meczu. Aha, i teraz mamy organizację pracy na ławce, czyli funkcja Screen Composition. No i to myślę, nie wiem, czy tego korzystacie, natomiast myślę, że i tak wielu z Was na pewno to wykorzystuje na ławce. Dacie wolę, można sobie ustawić własną dowolną kompozycję ekranu. Ja ustawiłem taką dosyć teraz jedną z prostszych, na przykład Gardo na ławce ma taką już, można powiedzieć, że bardzo skomplikowaną, tam jest naprawdę bardzo dużo informacji, bardzo dużo drobnych okienek i on w tym wszystkim się naprawdę odnajduje. Natomiast taka na przykład proponowana, jedna z najprostszych ustawień kompozycji ekranu na ławkę to jest na przykład analiza liczbowa, czyli wrzucamy sobie nasze przyjęcie obok na przykład przyjęcie przeciwnika, patrzymy jak to się wszystko zmienia na meczu na bieżąco. Pod spodem na przykład kierunki. W każdym ustawieniu tu mamy suwak, możemy sobie przewijać na dół, ustawienie będzie się zmieniać. Analiza stref, czyli na przykład chcemy mieć na bieżąco dystrybucję rozgrywacza po przyjęciu Perfect Plus, po eksklamatywie i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze jest cała gama ustawień, które możemy zmieniać na bieżąco, na żywo. To nie jest tak, że tak sobie zrobimy na mecz i tak już zostaje. Cały czas możemy tym operować, to zmieniać dynamicznie. Streaming, czyli okienko sobie puszczamy tutaj ze streamingu. Możemy też podłączyć streaming, bo nie powiedziałem o tym wcześniej, możemy też podłączyć streaming do kamery tej naszej takiej jakby matki, czyli ta, której używa statystyk. Nie zawsze musimy używać kamerki internetowej, tylko że wtedy wymaga to już podłączenia tego przetwornika takiego cyfrowego, chociażby tej firmy Pinnacle. On jest bardzo popularny i Data Project też go reklamuje, także jest ogólnodostępny, nie ma problemu, żeby go kupić. I w tym momencie możemy mieć nawet lepszą perspektywę jeszcze z góry i widzieć jakby te wszystkie akcje opóźnione z jeszcze lepszej perspektywy. Tak jak mówię, kompozycja jest tak samo dowolna, każdy to powinien sobie ustawić tak, jak tam mu się podoba. Teraz, troszeczkę takich już bardziej ogólnych rzeczach odnośnie pracy w sztabie. Podział obowiązków w sztabie powinien być ustalony przed sezonem i niezmieniany przez czas jego trwania. No nie wiem, chyba że są jakieś tam awarie, ktoś tam wypadnie, albo nie wiem, coś na przykład nie działa, ktoś sobie z czymś nie radzi, no to oczywiście to jest jakby od tego wyjątek, ale
ale tutaj naprawdę, jeżeli działamy cały czas na tych samych zasadach, to ta praca jest coraz sprawniejsza, coraz szybsza, coraz lepsza komunikacja i z czasem naprawdę jest to tak dotarte na takim poziomie, że każdy wie, gdzie jest jego miejsce i każdy wie, za co jest odpowiedzialny. Obowiązki powinny być przypisywane w zależności od pełnionych funkcji tak, aby nie odbiegały od pełnionych ról w sztabie, prawda? To tak troszeczkę to jest takie może i złudne wielokrotnie, ale do czego zmierzam? Na przykład mamy w sztabie ludzi specjalizujących się na przykład w przygotowaniu fizycznym, prawda? I może nie warto obarczać ich czasami obowiązkami takimi typowo siatkarskimi czy technicznymi, ale na przykład możemy ich świetnie wykorzystać w ocenie na przykład czy zdrowia przeciwnika, czy jakiegoś zmęczenia na przykład poziomu, że teraz na przykład tamten facet jest zmęczony, spróbujmy zagrać na przykład mu skróta, poszukajmy go do linii, na przykład żeby na przykład doprowadzić do tego, żeby strzec z boiska. No. Do tego też się tyczy właśnie ten trzeci punkt. Należy wykorzystać maksymalnie wszystkich ludzi pracujących w sztabie. Tak samo jeżeli na przykład mamy teraz te challenge i to wszystko, jeżeli siedzi fizjoterapeuta, no to można go tak samo posadzić na przykład gdzieś tam na tej linii, niech patrzy, czy było pole, czy był out. No, przykład brazylijskiego sztabu jest tutaj naprawdę niesamowity i nie wiem, byłoby cudownie, jakby kiedyś w Polsce udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że na ławce siedzi lekarz, siedzi fizjo i wszyscy sobie tam coś piszą. Jeden patrzy na przyjęcie, drugi patrzy na jakieś tam elementy pozostałe. Mówię, tylko nie powinien być obarczany, jeżeli nie czuje tego na przykład, nie był kiedyś zawodnikiem, nie był kiedyś powiązany z siatkówką, to trzeba też bardzo dokładnie patrzeć, czym obarczać takiego gościa. Ale w takim momencie zyskuje się też bardzo dużo tak naprawdę u drużyny, w takiej atmosferze, w takim życiu też drużynowym, bo zupełnie inaczej drużyna reaguje, jeżeli na przykład siedzi na ławce fizjoterapeuta, czy tam doktor, czy tam nie wiem, no ktokolwiek, tutaj nie chcę teraz jakichś tam przykładów, prawda, tutaj wprowadzać, ale na przykład, który siedzi, jest takim statystą, który siedzi, tak naprawdę nie wiadomo, czy ten mecz go interesuje, poda ręcznik, poda wodę, a zupełnie inaczej drużyna reaguje, kiedy na przykład fizjoterapeuta wstaje, krzyczy, jest z tą drużyną cały czas, albo właśnie zajmuje, ma jakiś swój obowiązek, gdzie zawsze jest w stanie pomóc drużynie. No przykład, nie wiem, czy mieliście taką okazję, ale jeżeli będziecie mieli, to naprawdę polecam przykład brazylijskiego sztabu, gdzie oni siedzą w pięciu, każdy ma jakieś zadanie, każdy ma jakąś kartkę, każdy tym żyje, tam oni na siebie wpadają, tam są, dzieją się czasami cuda, ale naprawdę to wyzwala też takie dodatkowe emocje i dodatkową werwę w tej drużynie, która widzi, że tak naprawdę sztab żyje z nimi i sztab tak samo chce wygrywać jak oni. Co dalej? Sztab współpracując powinien monitorować realizację założeń taktycznych, czyli to, co mieliśmy w gameplanie, cały czas patrzeć, czy się tego trzymamy, czy to jest realizowane, jeżeli nie jest realizowane, to dlaczego i tak dalej i komunikować się w tym momencie między sobą tak samo, nie, najpierw między sobą, czyli trenerzy, statystycy, a później z drużyną. Oceniać efektywność wyborów zagrywki w stosunku do przyjęcia rywala, bilansowanie zagrywki. No to jest rzecz, przynajmniej dla nas, w sensie mówię teraz akurat o Resowi, dla nas to jest rzecz bezcenna i ten sezon to pokazał naprawdę bardzo dobitnie, bo nie byliśmy już tą Resowią, gdzie Grozer w każdym secie robił po 2-3 punkty zagrywką. Te punkty jakby wraz z odejściem Grozera zostały nam zabrane, musieliśmy szukać punktów gdzie indziej. I bilansowanie zagrywki, szukaliśmy też długo tego rozwiązania, ale po Pucharze Polski doszliśmy do takiego wniosku, że za każdym razem będziemy tą zagrywkę bilansować i monitorować i ja uważam, że to jest w tej chwili naprawdę taki też klucz do grania w nowoczesnej siatkówce. No i tak samo oceniać efektywność wyboru, wiadomo, obieramy sobie przed meczem, że będziemy zagrywać tam na jakiegoś faceta, tymczasem facet ma akurat dzień konia, przyjmuje wszystko perfekcyjnie, idealnie i powinniśmy od razu reagować, monitorować i szukać, albo zmieniać rytm zagrywki, albo już szukać sobie tam jakichś innych rozwiązań. Przewidywać ruchy przeciwnika, no to najbardziej się tyczy do tego, o czym właśnie mówił Oskar, o rytmie. Wyjdzie nam na przykład, że w P1 rozgrywający gra środkiem albo pipem, no ale jest końcówka na przykład i jest tam jakiś killer na lewym i na przykład różne analizy wtedy będą się ze sobą gryzły. Analiza w końcówce powie nam, że teraz zagra na lewe. Analiza z ustawienia powie nam, że zagra na środek. Analiza przy naszym środkowym na przykład powie nam, że nie zagra tego środka, bo przy naszym środkowym nie gra na przykład tym środkiem. I teraz wszystko to jest tak razem ze sobą skompensowane i w tym momencie musimy przewidywać już przeciwnika już na zasadzie jakby wypadkowej tego wszystkiego, co się do tej pory wydarzyło w meczu. To już nie są analizy przedmeczowe, tylko wszystko, co się wydarzyło w meczu, jeżeli facet mu kończył, czy mu nie kończył, czy mu teraz ufa, czy mu nie ufa, czy przed chwilą był na ławce, czy przed chwilą wszedł na boisko. I to jest jakby
zadanie tak samo całego gdzieś tam sztabu, gdzie wszyscy muszą jakoś tam myśleć i konsultować się szybko, bo te decyzje wiadomo, że będą zapadały w sekundzie. I reagować na bieżąco w celu poprawienia, udoskonalenia gry swojej drużyny, niezależnie od wyniku. To jest to, co jest też często naszą bolączką, w sensie resowi, na przykład, mówię akurat o naszym przykładzie, bo byliśmy taką drużyną, która po wygranym secie bardzo szybko się zadowalała tym wygranym setem i zaczynaliśmy kolejnego seta od stanu 0-4 albo coś ten deseń. I niezależnie od tego, czy wygrywa się seta, czy przegrywa się seta, jeżeli popełnialiśmy błędy, graliśmy niedokładnie, nie wiem, źle przebijaliśmy freebola, na przykład przebijaliśmy, kiwaliśmy, nie wiem, na libero, ale wygraliśmy na przykład seta, udało się tam go wygrać na przewagę, gdzieś wyrwać. Niezależnie od tego, cały czas musimy myśleć wszyscy na temat poprawienia swojej gry po to, żeby w następnym secie ją jeszcze bardziej udoskonalić, bo wiadomo, że nowy set to będzie nowa historia. Mogę ci przywieźć na chwilę? Ja przepraszam, bo zapomniałem o jednej rzeczy, którą... bo zapomnieliśmy powiedzieć, którą Andrea wprowadził w zeszłym roku, bo jutro poznacie na pewno system gry. W trakcie meczu liczyliśmy ilość tych ciężkich piłek, jakie zawodnik miał do zaatakowania i jakiego dokonał wyboru, czy zrobił ten tip to the one, czy go nie wykonał. To też zmodyfikowaliśmy jakby trochę skauta do tego, żeby szybko mieć informację, czy ty grasz razem z systemem, czy nie grasz, czy grasz przeciwko, czy bijesz po autach, czy kiwasz do jedynki. To było wszystko w formie procentowej, dzięki temu, że Andrea chciał, zmodyfikowaliśmy trochę scout. I to było, to jest przykład tylko, możecie coś innego liczyć, co się nie liczy w siatkówce na dzień dzisiejszy, ale po prostu takie dostaliśmy zadanie i wpadliśmy na to, jak to robić. I później to jest właśnie między innymi poprawianie, było czysto, no Kubi, miałeś 6 piłek ciężkich, a 4 wywaliłeś w aut, a miałeś kiwnąć. Także to, tak przepraszam. Nie, no na pewno to jeszcze pewnie gdzieś tam będziemy o tym rozmawiać, ale to właśnie było takie jakby sprawdzanie tego smart systemu, o którym cały czas mówimy, przełożenie tego na statystyki. Czyli sztucznie jakby dołożyliśmy jeden parametr, jeden czynnik, który jasno i klarownie pozwolił Andrzeju ocenić, czy nasi zawodnicy kiwają do tej jedynki, plasują, szanują piłkę w trudnych, ekstremalnych sytuacjach, czy podejmują ryzyko po prostu i gdzieś tam popełniamy błędy, na przykład nie dajemy sobie tej kolejnej szansy na zdobycie punktu. Okej, z mojej strony to jest tyle, dziękuję i mam nadzieję, że nie śpicie jeszcze.